Kryptomasters przedstawiają... Witamy, mamy dzisiaj przyjemność prowadzić rozmowę z Marcinem Cebulą z BitBeja i chciałabym, żebyś nam przedstawił nowe funkcjonalności BitBeja, które ruszyły z hukiem dzisiaj między innymi. Dziękuję. Rzeczywiście mamy kilka nowych propozycji, kilka nowych usług dla naszych użytkowników. Z najciekawszych rozwiązań, które ostatnio wdrożyliśmy, jest to kantor wymiany walut i to nie krypto, a fiat. Można w bardzo prosty sposób wymienić waluty euro, dolar, złotówkę. Może ktoś zapytać, dlaczego na platformie wymiany kryptowalut jest kantor fiat. No właśnie. Bardzo prosta odpowiedź. Nasza giełda jest giełdą fiatowską, nie jest to czymś standardowym. Większość giełd jest tylko krypto, czyli gdzieś użytkownik, który chce pierwszy raz zakupić kryptowaluty, musi mieć możliwość wpłacenia waluty fiat. Druga kwestia jest taka, że na naszej giełdzie mamy bardzo mocne pary kryptowaluta do polskiego złotego i wielu obcokrajowców miało do tej pory problem, bo chciało kupić kryptowalutę na parze z PLN, ale nie miało PLN-ów, miało natomiast euro albo dolary. I żeby wrzucić na naszą giełdę PLN-y, musieli korzystać z zewnętrznych serwisów, zewnętrznych kantorów online. Dlatego to rozwiązanie jest efektem naszych rozmów z właśnie użytkownikami i takim uzupełnieniem tej naszej oferty. Drugą funkcjonalnością, którą warto wspomnieć, to jest moduł Pro, czyli moduł dla zawodowców, moduł dla traderów, którzy naprawdę znają się na wszystkich niuansach całej inżynierii finansowej i instrumentach finansowych. Jest to wynik naszej współpracy z firmą TradingView, jednej z największych firm na świecie dostarczających właśnie tego rodzaju narzędzi dla rynku Forex, nie tylko krypto, tylko również dla rynku Forex. I również to jest z jakiegoś feedbacku oczywiście klientów, tak, mówią, że są duzi gracze, duzi traderzy, którzy grają na Forexie i chcieli wejść również na krypto, mówili, no okej, ale ja nie mam czemu was porysować sobie, tak, zrobić jakichś wykresów, zrobić jakiejś analizy graficznej, dajcie mi narzędzia, będę grał u was. I to jest efekt właśnie tych kolejnych rozmów z inną grupą użytkowników. Czyli przechodzimy na inny alfabet, taki bardziej infographics, bardziej wizualny. Dokładnie tak, to dajemy narzędzia, do których są przyzwyczajeni zawodowi traderzy na rynku Forex. Jest to coś wyjątkowego, żadna inna giełda do tej pory czegoś takiego nie zrobiła. Także jest to również bardzo duży skok, taki jakościowy, jeżeli chodzi o nasze usługi. Dzisiaj również udostępniliśmy naszym użytkownikom kolejne 3 kryptowaluty. Dopiero dzisiaj, tak. Jest to również krok w stronę naszych użytkowników. Na naszej stronie każdy może skorzystać z zakładki, zgłoś swoją walutę. Można do nas przesłać informację, jaką walutę chcecie, żeby była notowana na BitBeju. Jakie musi spełniać kryteria, żeby faktycznie dostać się na tak prestiżową giełdę? Powiem tak, to zależy od tego, od wielu czynników. W naszej firmie jest grupa dedykowana właśnie do analizy tego rodzaju zgłoszeń, która weryfikuje, jaka technologia stoi za daną walutą, czy zapewnia bezpieczeństwo i stabilność w obrocie tą kryptowalutą, w notowaniach tych kryptowalut, jaka jest idea za tą kryptowalutą, jakie jest zainteresowanie daną kryptowalutą i tak dalej, i tak dalej. Także to jest efekt dokładnej, dogłębnej naprawdę analizy. Rozumiem. I również wspomnieliście o AML compliance. Yeah. I w jakiś tam sposób już nie ma bycia niewidocznym, tak, prawda, w kryptosferze. Tak, tak. I czy to jest dobre, czy to jest jakby, czy idziemy wbrew głównym zasadom jakby decentralizacji i ochrony tożsamości i tak dalej? Ja powiem tak, że ma to swoje plusy i swoje minusy. Zdecydowanym plusem jest to, że zwiększamy bezpieczeństwo. Zwiększamy bezpieczeństwo, utrudniamy wykorzystanie kryptowalut do przestępczej działalności, do wyprania pieniędzy pozyskanych na przykład z włamania na konto bankowe, gdzie wystarczyło jeszcze rok temu czy półtora roku temu, wystarczyło w bardzo szybki sposób założyć konto na jakiejkolwiek giełdzie z wykorzystaniem adresu mailowego założonego na Gmailu.
i to już wystarczyło do tego, żeby przepuścić pieniądze przez giełdę. My w tej chwili naprawdę uszczelniliśmy bardzo mocno nasze procedury i nasze systemy, aby zminimalizować ryzyko. Co do anonimowości czy braku anonimowości, tak na dobrą sprawę tej anonimowości tak do końca nigdy raczej nie było. Były i są mechanizmy, dzięki którym akurat w kryptowalutach można prześledzić ścieżkę przepływu. To jest właśnie blockchain, transparentność. Także to można prześledzić. Oczywiście nie było można wcześniej jednoznacznie podać imienia i nazwiska. W tej chwili już jest to łatwiej. Ma to swoje plusy, to co powiedziałem, ochrona bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo użytkowników. Tak. I również wprowadziliście dodatkowe zabezpieczenia dla użytkowników. I jakieś zalecenia, które... Oczywiście. Zwiększamy cały czas bezpieczeństwo, patrzymy, jakie nowe technologie się pojawiają na rynku, co warto zastosować z jednej strony, żeby zwiększać bezpieczeństwo użytkowników, ale z drugiej strony, żeby nie utrudniać bieżącego korzystania z giełdy. Podstawową kwestią, na którą zawsze zwracamy przy każdej okazji uwagę, jest to, aby zabezpieczyć swoje konto na naszej platformie tak zwanym 2FM, czyli jakimś dodatkowym mechanizmem, do którego dostęp mam tylko ja jako posiadacz, czyli to może być albo kod SMS na mój telefon, albo Google Authenticator kod z tego typu aplikacji i tak dalej. Także każdy użytkownik powinien mieć takie dwustopniowe zabezpieczenie ustawione. To w zdecydowanym stopniu utrudnia kradzież czy włamanie na konto na giełdach kryptowalutowych. Również ciekawe jest to, że nadajecie takiej ludzkiej twarzy kryptoorganizacji. Zwykle na tym to polegało, że nie było do kogo się dodzwonić, nie było customer support. Dokładnie. A okradli mnie, nie wiem co mam robić, nie mam z kim pogadać. Dokładnie. I zmieniacie tak. Dokładnie tak. Od samego początku sukces BigBay'a był budowany właśnie na tym, że dajemy możliwość kontaktu z nami bezpośrednio, że nie jesteśmy jakąś anonimową firmą zarejestrowaną nie wiadomo gdzie. Jesteśmy firmą z siedzibą, z konkretnym adresem. Można do nas się dodzwonić, można się z nami skontaktować na wiele sposobów. Jest czat, jest Facebook, jest linia telefoniczna, czy na 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora. Mailowo również. Wszędzie podajemy kontakt do nas. LinkedIn również. Ja sam osobiście obsługuję wiele zgłoszeń tym kanałem, także jesteśmy naprawdę bardzo otwarci.